Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale o pszczelarstwie amatorskim w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj przyjechałem do pasieki, jest 29 września, żeby zobaczyć, co się dzieje. No i tak myślę zrobić parę przygotowań do zimy. Jak widzicie za mną w jednym ulu coś się dzieje. Pszczoły są na zewnątrz. Zobaczymy, co się stało. Prawdopodobnie wzbudziłem niechcący nastrój rabunkowy, bo wystawiłem jedną nadstawkę z ramkami do oczyszczenia na zewnątrz wczoraj i prawdopodobnie pszczoły się rabują. Ale to za chwilę zobaczymy. Ten malutki ulik za mną jest to efekt połączenia dwóch słabych uli, jak pamiętacie z poprzednich moich odcinków. Zobaczymy, czy połączenie się udało. Sprawdzałem tutaj parę dni wcześniej. Wszystko wydaje się dobrze, ale za chwilę to zobaczymy wewnątrz. Zapraszam. No nie jestem zbytnio zadowolony z postępów tego ula, bo może się okazać, że będzie zbyt mały, żeby przetrwał zimę, a może nawet nie dotrwa do zimy w ogóle. W tamtym roku jeden z moich uli, o wiele silniejszy, nie przetrwał do zimy, więc tak samo może być i z tym. Jest sporo nektaru. Pszczoły noszą coś, chociaż dzisiaj spieszę się, żeby obejrzeć te wszystkie ule, bo zapowiadane jest dużo dni deszczu. Zamierzam dać im tutaj syrop dzisiaj w słoiku. Zobaczyć, jak sobie poradzą z tym syropem. Będę musiał włożyć im tutaj na górę jedną rameczkę. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jeśli będą jajka, larwy, to znaczy, że jest królowa, która tutaj próbuje odbudować populację w tym uliku. Wiem, że niektórzy mają sukcesy w zimowaniu tak zwanych odkładów. Tutaj nazywane są nuk. Jeśli rzeczywiście jest to możliwe przy tak małej populacji, to kto wie, może uda się przezimować ten ulik. Muszę, trochę ciasno jest, muszę wyjąć jedną rameczkę. Miałem gdzieś taki fancy, fancy wieszak, o, zrobiony z druciku, który może mi pomóc trochę dzisiaj. Na razie pustka. Nie wiem, co się dzieje. Czy populacja maleje, czy... O, są jajka. Są larwy, jest czerw. Mało to mało, ale jest. Po drugiej stronie też jest młody czerw. Jajka są też. No, jedna ramka. Bardzo się cieszę. Zobaczymy druga. Tu też jest czerw. Młody. Zapasy wokół. Jeszcze do pełni szczęścia brakowałoby mi, żebym zobaczył matkę. Jest, ok. Chodzi sobie tutaj. Czarnula. Dobra. Nie zawracam im więcej głowy. Czyli w sumie wszystko, co potrzebne im do życia jest tutaj w tym
małemu liku. No oprócz oczywiście zapasów, które powinny zgromadzić na zimę, ale w tym to im pomożemy. Okej. Dobra. Założę im tylko tutaj z jedną rameczkę, bo tu brakuje. Okej. Ramka. Jest. Przykryjemy. Damy syropek. Powinno działać. Zobaczymy w praniu. Dobra. Na razie tyle. Przechodzimy dalej. No niestety z powodu już późnej pory jestem zmuszony zabrać tę nadstawkę, która tutaj jest na górze. Czy ona będzie cała, czy nie? Zaraz zobaczę. Nie. Nie jest. W ogóle, czy ona ciężka jest? Zaraz zobaczymy. Przyklejone. O, ciężka. No tutaj gniazdo wygląda całkiem dobrze. Pszczół jest bez liku. Bardzo dużo. Zobaczymy, o co tu chodzi. No nie chciałbym, żeby to było to, co myślę, że się próbują pszczoły wyroić. Okej. Będę... Pozabieram im trochę tych ramek. Nie wiem, czy się nie zdenerwują za chwilę. Jak na razie idzie dobrze. Jak będzie dalej? Częściowo ramki nie są zasklepione. Ale mam nadzieję, że jakość tego miodu będzie zadowalająca. No, już się zaczyna. Zaczynają się nerwy. Dynek. Okay. No, pięknie. Tutaj może nie tak, ale też dobrze. Ten nektar, który noszą w tej chwili moje pszczoły, jest to właściwie chyba ostatni nektar w naszej okolicy i prawdopodobnie w większości
Jest to nektar z nawłoci i z astrów. Więc myślę, że nawet jeśli są ramki częściowo niepozasklepiane, to i tak ten miód jest już dobry. Wilgotność w tej chwili nie jest tak wysoka. Myślę, że pszczoły dobrze sobie radziły z odparowywaniem nektaru. Żebym nie wiem, jak tutaj machał tymi ramkami. Nektar się nie wylewa. Czy miód z tych ramek jest tak gęsty. No dobrze, wyjąłem wszystkie ramki z nadstawki. Będę musiał ją zanieść teraz do samochodu. Bo te moje pszczoły, jak wszystkie pszczoły zresztą, są bardzo sprytne i mogą zaraz wyczuć taką skrzyneczkę z miodem. Zerknę tylko jeszcze pod spód. Jak wygląda korpus niżej. No, wszystko wygląda dobrze. Zapasy są, wszystko jest. Pszczoły pracują. Dobrze. Jest na razie spokój. Dobra. Zakładam podkarmiaczkę już teraz. Później będę dolewał syrop. Na razie tylko wleję tak na zachętę troszeczkę. No, 1 litr wystarczy. No dobra. Zobaczmy, co dzieje się w kolejnym ulu. Z niego też będę musiał zdjąć nadstawkę. Niezależnie od tego, jak wygląda. Może nawet część nawet odbiorę z dołu. Zobaczymy zaraz, jak wygląda sytuacja pod nadstawką. Okej. O, może trochę za dużo nadymiłem. No ale przy tej pogodzie to lekki dezorient się przyda tym pszczołom, żeby mi nie zrobiły jakiejś krzywdy. A, tutaj już wyciągałem wcześniej ramki, więc będę musiał dołożyć. Okej, pszczoły ładują dobrze. Wszystko idzie sprawnie. Tu nawet czerw jest u góry. O, wow. Całkiem nieźle. Czyli z tej strony już nawet nie będę zaglądał. Dołożymy tylko rameczkę. Tutaj jest pozasklepiane. Tutaj robią. Tu też robią. Dobra, rameczki. A co tam? A z tej damy pustą. Zobaczymy, co się stanie. Okej. Zajrzymy niżej.
bliżej. Tak szybciutko. Tylko. O, tutaj jest pięknie. Wszystko ładnie wygląda. No dobra. Troszeczkę ograbimy ich tutaj. Up. Szkoda. Pyłek. Zmiana planu. Pusta idzie na bok. A z pyłkiem do środka. Ten ul jest troszeczkę bardziej nerwowy. Już to zauważyłem. To już nie pierwsza moja wizyta w tym ulu, kiedy pszczoły wydają mi się trochę bardziej nerwowe niż pozostałe. Czerw. Nie fajnie. Nie fajnie. No, zobaczymy. Chwila. Gdzie mój wieszaczek? Coś w ten ul mnie zaskakuje, widzę. A dlaczego czerw? No właśnie. W nadstawce. Miałem założone kraty odgrodowe. O, tu jest pusto. A tu jest miodzik. Piękna wymiana. Miałem założone kraty odgrodowe, ale jakoś te pszczoły niechętnie przez tą kratę odgrodową przechodziły. Zaznaczam, że była to plastikowa krata odgrodowa, czyli jak to niektórzy twierdzą, nie miała właściwego odstępu, tak zwanego B-space. Więc może dlatego pszczoły nie chciały przechodzić przez tą kratę. Więc musiałem kratę odgrodową usunąć. Wywaliłem ją zresztą ze wszystkich moich uli, bo sytuacja była podobna wszędzie. Pszczoły nie chciały absolutnie przechodzić przez nią. Znaczy przechodziły, ale to tak tyle o ile. Za bardzo nie dawały sobie rady z tym. No ale teraz jak usunąłem kratę, okazuje się, że całkiem dobrze sobie dawały radę bez niej. To jest nauczka dla mnie, że bynajmniej, czy przynajmniej, nie wiem jak to się mówi, że kraty odgrodowej plastikowej używać nie będę. Bo spowalnia mi to strasznie pracę pszczół. No i teraz najciekawszy ul, który ma założone ramki Flow Hive. No cóż, sukces jest połowiczny, myślę, z tymi ramkami. Od początku zakładałem, że jest to eksperyment. I tak jak wcześniej mówiłem, dostałem je zbyt późno.
Więc ramki nie są do końca zasklepione. I teraz mam lekki problem, ponieważ wyjąłem kratę odgrodową z nich też. Odbudowane są częściowo. I muszę coś teraz z nimi zrobić. Prawdopodobnie spróbuję wykręcić te ramki w sposób, jak to podaje producent. I zobaczyć, czy faktycznie to tak działa. Problemem jest tylko to, czy uda mi się te ramki dzisiaj zabrać, ponieważ musiałbym to wszystko oczyścić z pszczół. Jak to wygląda? Jest tak zakitowane, że nawet nie wiem, czy ja to dam rady wyciągnąć, te ramki. A muszę je wyjąć, bo muszę założyć normalną nadstawkę, żeby pszczoły zakarmiać. Zaklejone. Strasznie. Ramki są przyklejone aż po bokach. Bardzo. No nic. Spróbujemy je oczyścić. Jakoś wyjąć. Mam nadzieję, że się uda. O, ciężkie. Dosyć ciężkie. Też by było w nich sporo miodu. Tu pszczoły mają napakowane. Jak to wygląda? O, pięknie. Ale widzę, że i na dole też ramki odbierałem. Widocznie było ich za dużo pustych. No tutaj jest jeszcze czerw. Nie będę tego ruszał. Tutaj zasklepiają. Zobaczę tylko. Tak. Dobra. Co tam na dole? Czerwią. Te pszczoły bardzo mocno czerwią. To te włoszki moje. Czerwiące. Może rzeczywiście im tutaj dołożę tą ramkę jedną, jeśli w tej coś jest napchane. O, pyłek i nektar. Dobra. Dam im tutaj jedną ramkę. Może też do końca nie odbudowano. Zobaczymy. Później tutaj zajrzę za jakiś czas, co tu się dzieje. No, ogólnie wygląda dobrze. No proszę.
A, jakieś odłamki drewna z nadstawki. No i cóż, spróbujemy coś tutaj wyjąć. Nie wiem, jak mi się to uda, ale może. No muszę te ramki zabrać, a są pszczoły na nich. Ciekawa sprawa. Przekitowane jest tak mocno. Może tak jakoś. Zobaczymy. Nie chcę ich jednocześnie zepsuć. Coś się rusza. Pierwszą ruszyłem z miejsca. No cóż, ramki te nie są zaprojektowane, żeby je wyciągać z ula, ale jestem do tego zmuszony. Muszę je wyciągnąć. O, wow! No tego to nie widziałem. No, pięknie. Aż pokażę wam. Ramka Flowhive. Zasklepiona prawie od brzegu do brzegu. To, co było z drugiego brzegu, jest troszeczkę grubiej odciągnięte, bo nie było po przeciwnej stronie ramki. Ale tu, gdzie była ramka, no zobaczcie, wspaniale. No więc plan jest taki, że wezmę te ramki do domu i spróbuję je wykręcić, tak jak to producent przewiduje. I może zrobimy jakiś film o tym. Aż nie mogę trzymać tego w ręku, takie ciężkie. Okej. No, idźcie, idźcie. No, ta odchodzi już troszeczkę łatwiej. Już prawdopodobnie dlatego, że zruszyłem całą podstawkę. Pięknie. O, jeszcze cięższa. Och, wspaniale, zasklepione z tej strony. Tutaj też. No bardzo ładnie.
Zobaczcie, druga rameczka. Tak wygląda. Pięknie zasklepiona, odciągnięta. Widać. Dosyć ciężka. Prawdopodobnie ze względu na to, że jest grubsza niż wszystkie inne ramki, nawet te głębokie. Tutaj jest podobnie. Tutaj troszkę mniej zasklepienia. Jakby chłopaki z Flohive zobaczyli, co ja robię z tymi ramkami, to by się za głowę złapali prawdopodobnie. Co za amator. No ale cóż, tak jak wspomniałem, nie mam wyjścia. No i ostatnia ramka. Też jest całkiem dobrze zasklepiona. Z tej strony nie, prawie w ogóle, ale nawet i nektaru nie ma w środku. A z tej strony jest pięknie zasklepione. Ile to tam? 3/4 ma być zasklepione, żeby można było zabrać ramkę, czy jak to tam mówią. Podkarmiaczka na górę. I troszkę syropu na zachętę. To tyle z tego ula. Dzisiaj w ostatnim ulu nie będziemy nic zaglądać, tylko nałożymy nadstawkę. Bo tutaj wszystkie ramki są odbudowane, część jest zaczerwiona. Na dole jest podobna sytuacja, także tylko dołożymy nadstawkę i tak już nie mam pełnych 10 ramek. O, co ja robię? Nadstawkę z rameczkami. Zostało mi tylko kilka, ale jak wywiruję miód z tamtych, to przyniosę im tutaj i dołożę, żeby miały do czego wkładać nektar.
Smacznego i dobranoc. No i cóż, moi drodzy, zakończyliśmy dzisiejszy przegląd. Wszystko, co planowałem, udało mi się zrobić. Pozabierałem te nadstawki z wielkim trudem, ale się udało. Zawiozę je do domu do wykręcenia. Później przywiozę tutaj, oddam pszczołom z powrotem. Ale już nie będę robił tak, jak ostatnio zrobiłem, wystawiając nadstawkę na zewnątrz. Nałożę na ul, żeby nie było tego nastroju rabunkowego za mocno. Jak widzicie, skauty latają, szukają pożywienia, to znaczy, że pożytki się kończą, czas zakarmiania. No i zobaczymy, jak będzie dalej. W następnym filmie spróbuję Wam pokazać wykręcanie tych rameczek Flowhive. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.